absurdu. No dzisiaj to mówimy na temat teatru absurdu, proszę państwa. I robisz to bezkarnie. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko. No bo lekarze stosują takie porównanie inżynierskie, że seks gejowski to jest właściwie tak, jakby tłok silnika zamiast poruszać się w cylindrze silnika, poruszał się w rurze wydechowej. No to jest medycznie i technicznie katastrofa. No bo i samochód nie pojedzie, i rura się rozwali. A już takie no porównanie, nie, naturę, bez sensu. Matkę Boską tu prześledźmy, Matkę Boską. Że diabeł wymyślił Matkę Boską, czyli Jahwę wyrzucili do śmietnika, a zaczęli czcić, proszę państwa, jakąś kobietę, no. Czerwoną Zośkę taką. Czerwona Zośka, że starówki, o cześć, czerwona Zośka. I wszyscy ją znali na odległość, tą czerwoną Zośkę, to ona. Nowa definicja tolerancji. Wiesz, kto też, wydaje mi się z tego pośmiać. Filmik ten zawiera tezę, że Matka Boska jest idiotką, a ludzie, którzy wierzą w te, którzy są idiotami. Filmik zawiera także czwartą, nieznaną tajemnicę fatimską, którą zamierza wam objawić, oraz perwersyjną wypowiedź czarodzieja katolickiego zwanego księdzem. Takich ludzi powinno się trzymać z dala od dzieci. Posłuchajcie tych idiotyzmów. Pod różnymi względami, zarówno dla ludzi wierzących, jak i tych, którzy czują się Polakami, a niekoniecznie chodziliby na te nabożeństwa fatimskie, przypomnienie i uczczenie tej setnej rocznicy jest ze wszech miar uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł za to świadectwo. Ja ciągle się dziwię, dlaczego przeciętny poseł nie rozumie tego, co rozumie przeciętny Polak. Więc ja jestem przeciętnym Polakiem. I oto, co zrozumiałem z objawień fatimskich. Nawet nauka mówi o tym, że są zjawiska niewytłumaczalne. Tam, gdzie włącza się religia, wyłącza się rozum. A poseł Żalek jest prawdziwym, intelektualnym prawniczkiem. To było bezprecedensowe zjawisko i nawet ateiści niestety powiedzieli, że to jest niewytłumaczalne inaczej jak w wszystkich ateistów. Ale to znaczy, że pani nie zapoznała się z opracowaniami naukowymi. Ale Więc ja jestem ateistą i mam swoje zdanie. Ja się zapoznałem i oto moja opinia. Tak samo jak faktem było objawienia fatimskie. To, że ktoś nie wywodzi z nich żadnych skutków religijnych, to ma do tego prawo. Ja wywodzę wnioski religijne i oto one. Oto objawienia w Fatimie. Z filmu nakręconego ze sanktuarium w Fatimie. Czy chcecie ofiarować się Bogu? Znosić wszystkie cierpienia, które On ześle wam w akcie zadośćuczynienia za grzeszników, przez których jest grzeszony, i błagać o nawrócenie grzeszników? Tak, chcemy. Dużo wycierpić. Ale wdzięczność Boga będzie waszą nagrodą. Pobawisz się z nami przed obiadem? Mogę się głupoty. Premier, pan Donald Tusk i szef polskiego parlamentu, pan Bronisław Komorowski, są raczej ukrywają sam, ukrywają sam, nie podaj spokój. Teraz sam, ukrywają to już. Georgia do Gruzji i organizując międzynarodową pomoc dla tego kraju, wsparcie, podpisał na siebie wyrok śmierci. Lecz Putin, podobnie jak Lenin i Stalin, potrzebują tak zwanych pożytecznych idiotów. Panowie Tusk i Komorowski są właśnie takimi pożytecznymi idiotami, których Putin potrzebował w celu zaaranżowania masowego mordu polskich patriotów. W związku z tym można dojść do wniosku, że to była wyrafinowana zbrodnia, która została zaplanowana po gruzińskiej wizycie polskiego prezydenta pana Lecha Kaczyńskiego. Ja jako obywatelka Polski, warszawianka z dziada pradziada, która przeżyła powstanie, ja twierdzę i tak twierdzi tysiące Polaków, że to była z premedytacją przygotowana, zaplanowana i wykonane morderstwo. I nikt nie uwierzy w to, że to był wypadek. W życiu nigdy. Panie ministrze, proszę ojca, jak świat światem, nigdy Niemiec ani Rosjanin nie będzie Polakowi bratem, nigdy. Mamy dwóch wrogów z dwóch stron. I ja uważam, że to było wycelowane, zaplanowane, wyczekane i takie jest moje zdanie.
stanie. Ja się nie boję nikogo. To daj Boże, amen. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję Pani Barbarze. Proszę zobaczyć, jak był witany Tusk przez Putina, prawda? Jak się ściskali i kochali. Ja mówię tak, nic nie było, wie Pan co, że to było tak. Słuchaj, my Ci pomożemy, jak sobie poradzisz z Kaczyńskimi, to my Ci pomożemy. I to był ten wypadek właśnie. Pomogli Ruscy naszym. Ale Pani Krystyno, po to jest właśnie, dziękuję Pani za telefon. W takim razie, szczęść Boże, dziękuję. Szczęść Boże. No u nas tu w Chicago, muszę przyznać, że od początku panowała taka opinia, że ktoś do tego przyłożył rękę, by powiedzieć tylko to tak oględnie, nie powiedzieć wprost, że zamach. Więc niech nam nie wciskają głupot, bo ja na ich sztuczki nie dam się nabrać. I jeszcze jedno, nie wiem, czy te słowa rzekomo kapitana Protasiuka, jak nie wylądują, to mnie zabiją, czy to są jego słowa, czy teraz nagrała prokuratura. Bo ja nie mam do nich zaufania. To jest jedna klika. Chcę ostrzec pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby na siebie uważał, bo chcą go zabić. Był telefon do Radia Maryja, że pan Jarosław Kaczyński skończy jak jego brat na drzewie. A tu każdego chcą zabić, bo to SMS-y straszą ludzi. Proszę państwa, ile to ludzi powiedziało już, tak? Zasługują na śmierć. Również parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, a także ich zwolenników. Platforma wykończyła prezydenta, wzięli się coraz za księży. Ale Pani Barbaro, właśnie chodzi o to, że są takie audycje. Co się z nimi nie zgadzają, a pomoże im w tym Wajda i Paliko. Więc nie dajmy się okłamywać, alleluja i do przodu. Dziękuję Pani Barbaro. Ale właśnie panie ministrze, bo to jest przykład głosu Pani Barbary, że tak właśnie myślą, tak myśli społeczeństwo. Jest aż do tego stopnia, prawda, można powiedzieć, jakby powiedział skala. No doprowadzony do rozpaczy. Tak, tak, bo to jest... Doprowadzony do rozpaczy, bo to jest głos rozpaczy i to jest głos takiego człowieka tak skonfliktowanego, tak dalece przez fałsz, jaki jest upowszechniany, zepchniętego, że padają aż takie słowa. Trudno się im dziwić w sytuacji, w której mamy do czynienia z nieustanną lawiną kłamstwa i unikania odpowiedzialności, unikania wyjaśnienia najprostszych spraw, najprostszych kwestii. Obrzydliwe, no jak można poprzekręcać ze Starego Testamentu wszystko. Od dziada, pradziada, co było korzenne, że człowiek jest duszą, że nefesz w Biblii, a oni poprzekręcali, bo Platon uczony ich wymyślił. To jest pytanie, dlaczego? Poza tym, co to był za samolot? Słyszałam też, że jakiś samolot równolegle, czy gdzieś tam leciał koło tego samolotu i że jego działanie było takie, że po prostu szkodził temu samolotowi. Ja się na tym nie znam, nie jestem fachowcem, ale w każdym razie, że coś takiego było. Poza tym ludzie mówią taką rzecz. Taka wspaniała świta ludzi, najlepszych Polaków, ludzie na stanowiskach odpowiedzialnych za państwo jedzie. Jest to wspaniała gratka dla wrogów. Jak my się nazywają ci wrogowie? Ludzie różnie mówią. Mówią wprost, domyślają się, ale mówią, że to tylko strzelić w taki samolot, tylko zwalić tę elitę polską, tak jak wtedy na wspaniałych żołnierzy. Pamiętam, jak ksiądz prałat Peszkowski jechał z ekipą ludzi jeszcze wcześniej do Katynia na święta zaduszne z kwiatami, to wieźli bańkę z wodą. I ludzie wiedzieli, czego się można było spodziewać i po co wodę wieźli. Tam też była woda. Tylko nie wyczytamy, jak będę można pochodzić. A skąd się tam głos, która taka wioska, a potem nagle wchodzi. Tu jest bardzo dużo rzeczy, które można. Nie mówię, że to Rosjanie, bo ja nie wiem tego, ale kto zrobił mgłę, żeby samolot nie umiał spaść? Jak to się stało, że się przewrócił do góry nogami? No nie bądźmy naiwni, na litość boską. A ja ojcze bym zadał jeszcze inne pytanie. Dlaczego namawiano
szereg tych osób ważnych, bo przecież zginęli nie tylko prezydent, nie tylko generałowie, nie tylko był szef służb specjalnych, ale prezes Narodowego Banku, rzecznik praw obywatelskich, prezes IPN-u. Dlaczego? Świadkowie ważni, świadkowie... bohaterowie najnowszej historii Polski. Tak, właśnie. I tutaj jest pytanie, dlaczego całe mnóstwo osób namawiano do rezygnacji mieli jechać pociągiem, bo jechali samolotem. Od profesora słyszałem o podobnych nakłanianiach w przypadku innych ważnych postaci. A może by warto było zbadać, kto tak nakłaniał do tego wsiadania do samolotu, do koniecznie, żeby się zmieścili wszyscy dziwnym trafem stanowiący zagrożenie dla monopolistycznych działań Platformy. Ale kto? My wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Jesteśmy świadomi tego, że są bardzo potężne siły, które nie chcą dopuścić do wyjaśnienia tej sprawy. Tej sprawy. To nie ma, już teraz po 90 dniach myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. No przede wszystkim odpowiadają za to ci, którzy oddali to w obce ręce. Także skoncentrowane ataki przecież na prezydenta Kaczyńskiego, one nie były przypadkowe. Nie przypadkiem to właśnie wtedy, w tym momencie, o którym pan mówił, padły słowa, że trzeba ślepego snajpera, żeby nie trafił z 50 metrów, jaki prezydent, taki zamach. No to są wszystko słowa, to są wszystko także działania. Niewątpliwie mamy do czynienia ze świadomie formułowanymi błędnymi tropami, czy fikcyjnymi zupełnie przekazami, więc... Samolotu tej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, to jest wina naszego rządu premiera Tuska, niewyjaśnione tej sprawy. Bo ten temat będzie powracał, bo po prostu ludzie, społeczeństwo... Jedno jest pewne, że to jest temat, dopóki nie zostanie wyjaśniony, on ze świadomości narodowej nie zginie. To jest rzeczywiście tak, jak było ze sprawą katyńską. Różnym reżimom, różnym ludziom, różnym mediom, różnym propagandystom wydawało się, że można pamięć o mordzie katyńskim w Polsce zlikwidować. W tej sytuacji, w jakiej to wszystko się dowiadujemy, to w moim rozumieniu był zwyczajny zamach. Był po prostu zrobiony zwyczajny zamach. To on widział, jak się obchodzono z panem prezydentem, z ciałem pana prezydenta. To on przeżywał te dramatyczne chwile, o których ja tylko telefonicznie się dowiadywałem, na przykład już jadąc pociągiem, w których trzeba było bronić ciała pana prezydenta. Po prostu trzeba było bronić, dlatego pozostałe ciała już zostały po prostu zabrane. Rosjanie nie natknęli się na żaden opór ze strony tam będących przedstawicieli państwa. Co to oznacza? No właśnie, co to oznacza? To jest informacja, że wieża rosyjska wydała zgodę na zniszczenie się do 50 metrów, co oznacza, że praktycznie naprowadziła ich na śmierć. Polki się nie chce poddać normalnie, za to wiesz. Także proszę Państwa, co my tu będziemy gadać? Ile oszustwa? Plaj znikające do ładowania, Państwo zobacz. Wszystko znika. Wszystko znika. I to znika, i to znika, dam da 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 da, i mamy laj, a to wszystko znika, a to znika nam, a to znika, znika, znika.
poruszyć temat. Po prostu przeglądałem forum Play, różne inne blogi, różne strony, fora, gdzie napotkałem dużo różnych ciekawych tematów, gdzie ludzie szukali pomocy, też związanych z tą samą siecią komórkową. I temat ten dotyczyć, jeżeli macie telefon w Playu, no to warto, abyście mieli się na uwadze, dlatego że dużo, bardzo dużo takich problemów z kasą, z internetem, gdzie po prostu to, co wy za coś zapłacicie, znikało i warto to mieć na uwadze i pilnować. I zaraz powiem wam dokładnie, o co chodzi. Zapraszam do bliższego filmu. Te polskie w ogóle by szatan zaatakował. Jakby szatan to bił, jakby szatan te polskie zaatakował. I co, majteczki? Zdrapałem, doładowałem ten telefon. Przyszedł mi SMS kodem. Dziękujemy za doładowanie. I to jakby szatan Polskę zaatakował. I te majteczki. Przez ten telefon po jakimś czasie, a to jeszcze warto wspomnieć, że na telefonie wcale nie miałem zero, bo ja nigdy praktycznie zera na koncie nie mam, tylko mam dosyć dużo kasy, a że chcę sobie nagle gdzieś do Playa ludzi dzwonić, bo mam jakieś sprawy, no to sobie telefon ładowuję, żeby tam z tego konta głównego nie ryszałem za dużo kasy. No i po prostu po jakimś dłuższym czasie, no, kupiłem doładowanie, przyszedł mi ten kod, zacząłem sobie dzwonić, a potem patrzę, gwiazdka w tym krzyżu, czyli sprawdzacie, ile macie na koncie, patrzę, kasa wsiąkła. I to nie tylko te 5 zł, tylko dużo więcej, bo się okazało, że nie ma darmowych minut, ani tej kasy doładowującej nie ma. Wchodzę natychmiast na Play24, tam macie historię doładowań, historię połączeń, wszystkiego. I tych doładowań nie ma. Mimo że SMS mi przyszedł, dziękujemy za doładowanie, tej kasy tam nie było. W ogóle nie było śladu po doładowaniach. I to nie jednym, tylko dwóch lub trzech, trudno mi teraz powiedzieć. No i oczywiście reklamację składałem do Playa, oni powiedzą wam samo, co powiedzieli mi. To jest zgodne z faktem. No nie ma pan zdrapki, żebyśmy mogli mieć ten dowód. No to twój problem. Nie? Kto trzyma po prostu te zdrapki? No chyba nikt, bo nikt tego nie zbiera. No, kto będzie zbierał te zdrapki, te śmieci po prostu się wyrzuca. No i no tak, ja straciłem dychę albo 15 zł. Trudno mi powiedzieć, na pewno dwa doładowania miałem takie, które poszły w próżnię i mi z konta głównego jeszcze kasa uciekła, no to tak naprawdę to mi było dużo więcej niż dwie dychy. Mnie po prostu wyparowały. No i sobie zacząłem czytać na forum Play, na pomocy Play, że w tym przypadku, nie wiem czy tylko ja jedyny taki byłem, po prostu rada pierwsza, sprawdzajcie jak doładowanie macie, przychodzi wam SMS-em, czy ta długość, ważność konta wydłuży wam, w moim przypadku rok wydłuża każde doładowanie konto, czy nam będzie pisało, że o rok, kolejny rok względem dzisiaj będziecie mieli wydłużone konto. A jest dla 100% pewności najlepiej sobie sprawdzić, czy to doładowanie weszło na Play24. Jeżeli w historii doładowań tego nie ma, a powinno się pojawić praktycznie od razu, no to coś się dzieje i tu warto już pogmerać. Teraz ja na pewno będę na to uważał. Inna sprawa, co też mnie dotyczyła, przerejestracji numeru lub dodawania numeru do swojego konta. Musicie to zrobić kilkakrotnie. To nie jest żaden rzecz, że na nim tracicie kasę czy coś takiego, tylko czasami może być takie, że dodacie numer do swojego konta drugi, no i po prostu ten numer niby jest, dzisiaj jest, korzystacie z niego na Play24, mówimy teraz, no i na drugi dzień już go nie ma w ogóle śladu po nim, jakbyście go nie dodawali. Musicie to robić jeszcze raz. Aczkolwiek na Play24 znalazłem jeszcze często kilka takich tematów, że ktoś miał taki problem, że po prostu dodał swój w ogóle numer na Play24, a założył sobie to konto całe zniknęło, jakby nigdy nie było założone, czyli cała historia połączeń, ponazywane te numery, po prostu tej osobie znikły. Także to warto mieć na uwadze, żeby po prostu sobie sprawdzać, czy to wszystko dobrze świeci. Kolejny problem, który znajdziecie na wielu forach, no szczególnie na tym, mówię, Play24, Play i Forum Play, dlatego że tam, wiadomo, najlepiej się do źródła udać z problemem, jest takie coś, że kasę macie na koncie i z konta waszego, gwiazdka 101, sprawdzacie kasę, ale macie, powiedzmy sobie, dzisiaj dwie dychy, nigdzie nie dzwonicie, żadnych połączeń nie wykonujecie, nie macie żadnych usług włączonych, co miesiąc was mucą, bo to ważna jest rzecz, ważna uwaga, nic nie, po prostu nie macie takiego włączonej żadnej usługi, która będzie was automatycznie muciła i niektórzy pisali, że im pieniądze z konta znikają, że jednemu 50 groszy, drugiemu coś tam zniknęło. Ktoś tam pisał, że no miał takie kasy i nagle mu zniknęło, potem mu się trochę więcej zrobiło, ale i tak mniej niż wcześniej, potem znowu mniej. No to też warto sprawdzać. Najlepiej sobie jakoś przeliczać to, ile wydajecie. Ewentualnie pamiętajcie, no bo
dzisiejszych czasach ciężko komuś, ściągnąć sobie taką aplikację, która będzie wam liczyła długość i połączeń, czyli nie tylko w waszym telefonie, tam, że z dziśkiem rozmawiałem 5 minut i sami sobie musicie kalkulować, ile to wydaliście na to połączenie i tak dalej. Są takie aplikacje, które będą wam liczyły czasy połączeń, ile ten czas połączeń mógł was kosztować, czyli jakie konto, ile kasy na koncie powinniście mieć. Na Androida takie aplikacje są, sam taką jakiś czas temu miałem i muszę ją znowu poszukać, żeby po prostu zainstalować. Dobrze coś takiego mieć i to pilnować, chcieli pilnować tych, u kogo macie swój numer. No i czwarta rzecz, która jest dosyć istotna i często się powtarza, to to ktoś, że ma jakiś transfer gigabajty na playu, no i miał powiedzmy sobie gołe 2 giga do wykorzystania, nagle mu nie wiadomo gdzie wsiąkło powiedzmy 500 mega, po prostu gdzieś wyparowało, w ogóle nie włączył internetu, podobno i mu wyparowało. I tam są różne do tego odpisy oczywiście, ale warto mieć na uwadze, jeżeli wiecie, że tyle macie i korzystacie z internetu, no to pilnujcie się, ile wam naprawdę wyparuje, włączcie sobie ten licznik tych danych wykorzystanych, aby mieć to na uwadze. Dlatego, że ja też jak teraz niedawno kupowałem transfer 2 giga na chyba 30 dni czy coś takiego, w każdym razie 2 giga pakiet kupiłem, w ogóle internetu nie włączałem nic praktycznie, w ogóle z internetu nie korzystałem, się zrobiło 1970 mega już do wykorzystania, mimo że w ogóle online tego nie zrobiłem, od żadnego aktualizacji nic. Po prostu to też pamiętajcie, żeby planować, bo gigabajty, po prostu ten transfer może widać czasami wyparować. Ale ten film głównie nagrałem z tego powodu, żeby was ostrzec, żebyście mieli się na uwadze z tymi doładowaniami, czyli po prostu, no bo powiem wam szczerze, że ja nawet zacząłem się zastanawiać, a może to jakiś algorytm jest taki ciekawy, że ktoś ma dużo kasy na koncie, jak doładuje czasami jakimś drobniakiem, no to wtedy wyparuje to, że nie ma śladu potem, czy coś takiego. Bo dziwne, bo powiem wam, że te doładowania ze zdrabki kupiłem w dwóch różnych miejscach, w dwóch różnych miastach nawet. Kupiłem po jeden, chyba po tygodniu kupiłem jeden po drugim. Na pewno były dwa, być może trzy. No i po prostu nie ma po nich śladu. W dwóch różnych miastach różne zdrabki i dwie z rzędu po prostu nie ma śladu. To jest jakieś dla mnie dziwna rzecz. No ale mniejsza z tym. Pamiętajcie, aby pilnować, ile macie kasy na koncie, ile wydaliście. Dobrze do takiej kontroli ściągnąć sobie aplikację. Tak samo pamiętajcie, żeby kontrolować gigabajty, jakie wam tam się ciągną i czy wam nie ubywa tego więcej. Tak samo jak i kasy z konta. Akurat mnie kasa bezpośrednio nie dotyczyła tego doładowania i ewentualnie transfer. Natomiast no, z tym, że kasa z konta czasami nie ubywa, to też warto powiedzieć. Jeszcze inna sprawa, która też dotyczyła korespondencji mojej z kimś, to mianowicie wysyła się SMS-a z telefonu, u mnie pisze wysłane, a do tej osoby już nigdy nie dotarł taki SMS, ale kasa z konta idzie. No to tak miałem, z 3-4 razy miałem taką sytuację już też w tej sieci. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś z was mógłby coś dodać, co was dotyczyło w tej sieci, czyli w Playu, na jakieś problemy, jakieś takie nietypowe, wręcz dziwne, że się stały, to podzielcie się tym w komentarzu poniżej. A może ktoś z was zna rozwiązanie, jakieś przyczyny, dlaczego tak się stało, no to też ja szukam u was porady, bo po wielu, wielu dziesiątkach naprawdę stron i setkach tematów, jakie przeczytałem, to tylko znalazłem jeszcze więcej ludzi, którzy szukają pomocy i nie znaleźli na to rozwiązania. No i takie pytania, no to wiadomo. Każdy by chciał jakąś znać odpowiedź na tego, a nie jakąś lakoniczną, powiedzmy mechaniczną, niemalże z biura. I dzięki za obejrzenie tego filmu. Czekam na wasze komentarze. Zapraszam na następne filmy. Cześć. Thank you.
tak akurat w moim przypadku, tutaj będę mówił o sieci telefonii komórkowej Play, sytuacji, jaka nie dotyczyła i może dotyczyć każdego z Was, a więc uwaga. Oraz podczas tego problemu, jaki dotyczył mojej osoby, gdzie kasa z konta mi po prostu znikała w magiczny sposób, postanowiłem drążyć temat, po prostu przeglądałem forum Play, różne inne blogi, różne strony, fora, gdzie napotkałem dużo różnych ciekawych tematów, gdzie ludzie szukali pomocy, też związanych z tą samą siecią komórkową. I temat ten dotyczy, jeżeli macie telefon w Playu, no to warto, abyście mieli się na uwadze, dlatego że dużo, bardzo dużo takich problemów z kasą, z internetem, gdzie po prostu to, co wy za coś zapłacicie, znikało i warto to mieć na uwadze i pilnować. I zaraz powiem Wam dokładnie, o co chodzi. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Zacznę od swojego przykładu, a mianowicie kupiłem dwa doładowania do Play'a, te takie zdrabki zwykłe, które doładowują Wasz telefon, powiedzmy na zapiątaka, że 5 dni macie bezpłatnie do wszystkich osób w Play'u. Zdrapałem, doładowałem ten telefon, przyszedł mi SMS kodem, dziękujemy za doładowanie telefonu kwotą tam taką i taką, Twoje konto jest ważne, czyli to po prostu jak doładujecie telefon, zawsze Wam takie coś przychodzi, taki dymek na smartfon. No i normalnie rozmawiam sobie przez ten telefon po jakimś czasie, a to jeszcze warto wspomnieć, że na telefonie wcale nie miałem zero, bo ja nigdy praktycznie zera na koncie nie mam, tylko mam dosyć dużo kasy, ale że chcę sobie nagle gdzieś do Play'a ludzie dzwonić, bo mam jakieś sprawy, no to sobie telefon doładowuję, żeby tam z tego konta głównego nie ryżnęło za dużo kasy. No i po prostu po jakimś dłuższym czasie, no, kupiłem doładowanie, przyszedł mi ten kod, zacząłem sobie dzwonić, a potem patrzę, gwiazdka w ten krzyżyk, czyli sprawdzacie, ile macie na koncie, patrzę, kasa wsiąkła. I to nie tylko te 5 zł, tylko dużo więcej, bo się okazało, że nie ma darmowych minut, ani tej kasy doładowującej nie ma. Wchodzę natychmiast na Play24, tam macie historię doładowań, historię połączeń, wszystkiego. I tych doładowań nie ma. Mimo że SMS przyszedł, dziękujemy za doładowanie, tej kasy tam nie było. W ogóle nie było śladu po doładowaniach. I to nie jeden, tylko dwóch lub trzech, trudno mi teraz powiedzieć. No i oczywiście reklamacje składałem do Play'a, oni powiedzą Wam to samo, co powiedzieli mi. To jest zgodne z faktem. No nie ma Pan zdrabki, żebyśmy mogli mieć ten dowód. No to twój problem. Kto trzyma po prostu te zdrabki? No chyba nikt, bo nikt tego nie zbiera. No, kto będzie zbierał te zdrabki, te śmieci, po prostu się wyrzuca. No i no tak, ja straciłem dychę albo 15 zł. Trudno mi powiedzieć, na pewno dwa doładowania miałem takie, które poszły w próżnię i mi z konta głównego jeszcze kasa uciekła, no to tak naprawdę to mi było dużo więcej niż dwie dychy. Mi po prostu wyparowały. No i sobie zacząłem czytać na forum Play, na pomocy Play, że w tym przypadku, nie wiem czy tylko ja jedyny taki nie byłem, po prostu rada pierwsza, sprawdzajcie jak doładowanie macie, przychodzi Wam SMS-em, czy ta długość, ważność konta wydłuży Wam, w moim przypadku rok wydłuża każde doładowanie konto, czy nam będzie pisało, że o rok, kolejny rok względem od dzisiaj będziecie mieli wydłużone konto. A jest dla 100% pewności najlepiej sobie sprawdzić, czy to doładowanie weszło na Play24. Jeżeli w historii doładowań tego nie ma, a powinno się pojawić praktycznie od razu, na to coś się dzieje i tu warto już pogmerać. Teraz ja na pewno będę na to uważał. Inna sprawa, co też mnie dotyczyła, przy rejestracji numeru lub dodawania numeru do swojego konta, musicie to zrobić kilkakrotnie, to nie jest żaden rzecz, że na nim tracicie kasę czy coś takiego, tylko czasami może być takie, że dodacie numer do swojego konta drugi, no i po prostu ten numer niby jest, dzisiaj jest, korzystacie z niego na Play24, mówimy teraz, no i na drugi dzień już go nie ma w ogóle śladu po nim, jakbyście go nie dodawali. Musicie to robić jeszcze raz. Aczkolwiek na Play24 znalazłem jeszcze często kilka takich tematów, że ktoś miał taki problem, że po prostu dodał swój w ogóle numer na Play24, tam założył sobie to konto, a to konto całe zniknęło, jakby nigdy nie było założone. Czyli cała historia połączeń, ponazywane te numery, po prostu tej osobie znikły. Także to warto mieć na uwadze, żeby po prostu sobie sprawdzać, czy to wszystko dobrze świeci. Kolejny problem, który znajdziecie na wielu forach, no szczególnie na tym, mówię, Play24, Play, Forum Play, dlatego że no tam, wiadomo, najlepiej się do źródła udać z problemem, jest takie coś, że kasę macie na koncie i z konta waszego, gwiazdka 101, sprawdzacie kasę, ale macie, powiedzmy sobie, dzisiaj dwie dychy, nigdzie nie dzwonicie, żadnych połączeń nie wykonujecie, nie macie żadnych usług włączonych, co miesiąc was mucą, bo to ważna jest rzecz, ważna uwaga. Nic, nie, po prostu nie macie takiego włączonej żadnej usługi, która będzie Was automatycznie muciła i niektórzy pisali, że im
pieniądze z konta znikają, że jedno 50 groszy, drugiemu coś tam zniknęło. Ktoś tam pisał, że no miał takie kasy i nagle mu zniknęło, potem mu się trochę więcej zrobiło, ale tak mniej niż wcześniej, potem znowu mniej. No to też warto sprawdzać. Najlepiej sobie jakoś przeliczać to, ile wydajecie. Ewentualnie pamiętajcie, no bo ufać to w dzisiejszych czasach ciężko komuś, ściągnąć sobie taką aplikację, która będzie Wam liczyła długość i połącze, czyli nie tylko w Waszym telefonie, tam, że no, z Ciśkiem rozmawiałem 5 minut i sami sobie musicie kalkulować, ile to wydaliście na to połączenie i tak dalej. Są takie aplikacje, które będą Wam liczyły czasy połączeń, ile ten czas połączeń mógł Was kosztować, czyli jakie konto, ile kasy na koncie powinniście mieć. Na Androida takie aplikacje są, sam taką jakiś czas temu miałem, musiałem znowu poszukać, żeby po prostu zainstalować. Dobrze coś takiego mieć i to pilnować, czyli pilnować tych, u kogo macie ten swój numer. No i czwarta rzecz, która jest dosyć istotna i często się powtarza, to ktoś, że ma jakiś transfer gigabajty na Playu, no i miał powiedzmy sobie gołe 2 giga do wykorzystania, nagle mu nie wiadomo gdzie wsiąkło powiedzmy 500 mega, po prostu gdzieś wyparowało, w ogóle nie włączał internetu, podobno i mu wyparowało. I tam są różne do tego odpisy oczywiście, ale warto mieć na uwadze, jeżeli wiecie, że tyle macie i korzystacie z internetu, no to pilnujcie się, ile Wam naprawdę wyparuje, włączcie sobie ten licznik tych danych wykorzystanych, aby mieć to na uwadze. Dlatego, że ja też jak teraz niedawno kupowałem transfer 2 giga na chyba 30 dni czy coś takiego, w każdym razie 2 giga pakiet kupiłem, w ogóle internetu nie włączałem nic praktycznie, w ogóle z internetu nie korzystałem, mi się zrobiło 1970 mega już do wykorzystania, mimo że w ogóle online tego nie zrobiłem, a żadnego aktualizacji nic. Po prostu to też pamiętajcie, żeby pilnować, bo gigabajty, po prostu ten transfer może widać czasami wyparować. Ale ten film głównie nagrałem z tego powodu, żeby Was ostrzec, żebyście mieli się na uwadze z tymi doładowaniami, czyli po prostu, no powiem Wam szczerze, że ja nawet zacząłem się zastanawiać, a może to jakiś algorytm jest taki ciekawy, że ktoś ma dużo kasy na koncie, jak doładuje czasami jakimś drobniakiem, no to wtedy nie wyparuje to, że nie ma śladu po tym, czy coś takiego. Bo dziwne, bo powiem Wam, że te doładowania ze zdrapki kupiłem w dwóch różnych miejscach, w dwóch różnych miastach nawet kupiłem, po jeden, chyba po tygodniu kupiłem jeden po drugim. Na pewno były dwa, być może trzy. No i po prostu nie ma po nich śladu. W dwóch różnych miastach różne zdrapki i dwie z rzędu po prostu nie ma śladu po nich. To jest jakieś dla mnie dziwna rzecz. No ale mniejsza z tym. Pamiętajcie, aby pilnować, ile macie kasy na koncie, ile wydaliście, dobrze do takiej kontroli ściągnąć sobie aplikację. Tak samo pamiętajcie, żeby kontrolować gigabajty, jakie Wam tam się ciągną i czy Wam nie ubyła tego więcej. Tak samo jak i kasy z konta. Akurat mnie kasa bezpośrednio nie dotyczyła tego doładowania i ewentualny transfer. Natomiast no z tym, że kasa z konta czasami nie ubywa, to też warto powiedzieć. Jeszcze inna sprawa, która też dotyczyła korespondencji mojej z kimś, to mianowicie wysyła się SMS-a z telefonu, u mnie pisze wysłane, a do tej osoby już nigdy nie dotarł taki SMS, ale kasa z konta idzie. No to tak miałem, z 3-4 razy miałem taką sytuację już też w tej sieci. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś z Was mógłby coś dodać, co Was dotyczyło w tej sieci, czyli w Playu, na jakieś problemy, jakieś takie nietypowe, wręcz dziwne, że się stały, to podzielcie się tym w komentarzu poniżej, a może ktoś z Was zna rozwiązanie, jakieś przyczyny, dlaczego tak się stało, no to też ja szukam u Was porady, bo po wielu, wielu dziesiątkach naprawdę stron i setkach tematów, jakie przeczytałem, to tylko znalazłem jeszcze więcej ludzi, którzy szukają pomocy i nie znaleźli na to rozwiązania. No i takie pytania, no to wiadomo, każdy by chciał jakąś znać odpowiedź na tego, a nie jakąś lakoniczną, powiedzmy mechaniczną, niemalże z biura. No i dzięki za obejrzenie tego filmu. Czekam na Wasze komentarze. Zapraszam na następne filmy. Cześć.
zwykle zaczyna się niewinnie. Wystarczy polubić jakąś stronę na Facebooku, udostępnić post lub wykonać inną prostą czynność. Zasadzkę można zauważyć nieco później, gdy organizator podejrzanego konkursu ogłasza listę zwycięzców. Na co uważać? Jak nie dać się złapać i nie stracić pieniędzy? Ja nazywam się Mateusz, to jest Spiders Web TV, a Ty oglądasz odcinek o najpopularniejszym oszustwie na Facebooku. Zapraszam. Oszustwo to przybiera często różne formy, ale zasada działania się powtarza. Dlatego jeśli raz ją poznasz i zrozumiesz, na czym polega, to nawet jeśli oszuści zmienią nieco strategię i spróbują podejść internautów w inny sposób, to Ty już będziesz bezpieczny. Zwykle zaczyna się od strony, która na Facebooku organizuje jakiś konkurs dla fanów. Może to być młoda strona, którą założono zupełnie niedawno. Często w takich wypadkach oszust kupuje trochę polubień, aby uwiarygodnić swój konkurs. W innych wypadkach oszuści kupują całe strony, które już mają jakąś grupę fanów. Zdarzają się też przejęcia, czyli po prostu kradzieże stron, które następnie są wykorzystywane do przeprowadzenia tego oszustwa. Konkurs zwykle jest szybki, bo oszust musi się ścigać z czasem. Zorientowani w temacie użytkownicy Facebooka mogą zgłosić moderacji taką stronę, a pod napływem wielu podobnych sygnałów może zostać ona zablokowana lub usunięta. Oszuści śpieszą się również dlatego, żeby na swoich ofiarach wywrzeć presję w postaci nadarzającej się wyjątkowej okazji, z której aż żal nie skorzystać. I tak powstają fikcyjne konkursy, podczas których rzekomo do wygrania są rowery, wózki dla dzieci, bony towarowe do popularnych sieci handlowych, a często również bilety związane z popularnymi w danej chwili wydarzeniami, na przykład Euro 2016. Oszust ogłasza konkurs, wyznacza czas jego trwania, zwykle 24 lub 48 godzin i zaprasza do wzięcia udziału. Zwykle użytkownicy są zachęcani do polubienia strony, udostępnienia wpisu konkursowego. W ten sposób informacja o konkursie zatacza coraz szersze kręgi i dociera do kolejnych użytkowników Facebooka, którzy są potencjalnymi ofiarami oszustwa. Po określonym czasie oszust podaje wyniki i okazuje się, że wygrałeś właśnie ty. To oczywiście ściema, bo tak naprawdę wygrał każdy. Jak to możliwe? Oszust wraz z ogłoszeniem wyników załącza link, który jest uniwersalny i działa zawsze tak samo. Prowadzi do profilu osoby, która aktualnie jest zalogowana do Facebooka. Uczestnik konkursu klika w taki link i dowiaduje się, że to on wygrał, a w celu weryfikacji, która oczywiście jest niezbędna do odebrania nagrody, musi wysłać SMS-a. Zaś z otrzymanej wiadomości zwrotnej przepisać kod na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Tym sposobem użytkownik zostaje oszukany. Wysyłając często darmowego lub bardzo taniego SMS-a, zapisał się do subskrypcji usługi SMS Premium, w której będzie otrzymywał różne wiadomości, np. z pogodą, horoskopem, imieninami lub innymi średnio przydatnymi informacjami. Za każdą odebraną wiadomość z konta użytkownika zostanie pobrana opłata. Często jest to ponad kilkanaście złotych za jedną taką wiadomość, a SMS-ów może przychodzić wiele tygodniowo lub miesięcznie. Jeśli ktoś ma abonament, to oszust zorientuje się pod koniec okresu rozliczeniowego razem z olbrzymim rachunkiem. Jeśli ktoś ma telefon na kartę, to może dowiedzieć się, że został oszukany dopiero, gdy jego konto zostanie całkowicie wyczyszczone. Podobne oszustwo uskuteczniane jest również poza Facebookiem. Na wielu serwisach z ogłoszeniami, na przykład na pracę, kandydaci proszeni są o weryfikację lub potwierdzenie przybycia na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli wyślą wiadomość SMS, a odebrany kod przepiszą do odpowiednio spreparowanej strony internetowej, padną ofiarą oszustwa. Teraz już wiesz, jak działa jedno z najpopularniejszych w ostatnim czasie oszustw na Facebooku. Pamiętaj, że może przybierać różną formę, ale ostatni etap zwykle jest taki sam. Trzeba wysłać niewinnego SMS-a, który zapisuje do drogiej usługi. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i koniecznie podziel się tym filmem ze znajomymi oraz rodzicami, którzy może nie są biegli w obsłudze komputera i istnieje większa szansa, że padną ofiarami takiego oszustwa. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Przy wyborze abonamentu był internet. Był dostęp do internetu, była duża ilość danych
I w każdej sieci, gdzie chodziliśmy, pytaliśmy się na temat ilości danych, jakie są dostępne. I wiadomo, że wszystkie sieci mają teraz nielimitowany internet, z tym, że to jest 10 giga nielimitowanego internetu, a potem internet zwalnia do 1 megabajta na sekundę, czy 1 megabita. Tak więc po kilku sieciach telefonicznych przyszliśmy do T-Mobile, gdzie pani nam powiedziała, że oni mają taką ofertę teraz, że mają nie 10 GB internetu nielimitowanego, tylko 20 GB internetu. I to nie jest tak, że ten internet po 20 GB zwalnia. Powiedziała nam, że jeżeli mamy LTE w telefonach, to ten internet jest praktycznie nielimitowany, ponieważ jeżeli jest LTE, to ten internet się nie wlicza, tak jakby zużycie danych. Ja oczywiście nie mogłam w to uwierzyć, także wszyscy nam byli inaczej, a tutaj jest super genialna oferta, która brzmi całkowicie inaczej. I upewniałam się u owej pani tak 5 albo nawet 6 razy, czy faktycznie tak jest, że to nie zwolni, tak? I czy faktycznie jest 20 giga. I pani zapewniała mnie, że tak, że jest, że może kurczę, koszty tego internetu były dowoli, tak? No bo jeżeli mamy takie telefony, że mamy ciągle zasięg LTE, to no to później nie zwolni. I dlatego szczególnie pytaliśmy się jej, ponieważ mówimy, że w innych sieciach powiedzieli nam, że to jest niemożliwe, żeby ktoś miał tak, że powyżej 10 GB internet nie zwalnia, że nam powiedzą, że tak jest, ale że tak nie będzie. I też jak siedzieliśmy się przy stoliku, to ja wziąłem ulotkę T-Mobile, która leżała tam na stole i patrzę, że w ulotce pisze właśnie nielimitowany internet z gwiazdką i na dole pisze, że po 10 GB internet zwalnia z 1 megabita. I mówię tutaj pani, a ona mówi, ale to jest stara ulotka, teraz już są nowe ulotki, których jeszcze nie mamy wydrukowanych, których jeszcze tutaj nie ma. I tego internetu jest 20 GB, ale tak jak mówię, T-Mobile ma najlepsze nadajniki w kraju, ma najszybszy internet, ma najlepszy zasięg, dostęp, wszystko cokolwiek. Także będziemy mieli tego internetu nieograniczoną ilość, będziemy mogli używać do woli. I jeszcze mówimy, że jest to dla nas najważniejszy czynnik doboru abonamentu, jest właśnie ten internet, że bardzo dużo czasu spędzamy na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie i że tam tego internetu schodzi nam masa. To pani powiedziała nam, że to tym bardziej się nie powinniście w ogóle o to martwić, ponieważ T-Mobile ma podpisane umowy właśnie z Facebookiem, Instagramem i YouTubem, że jeżeli tam oglądacie, to ten internet się wam nie zużywa. I pamiętam właśnie... Jeżeli oglądam przez aplikację, tak? Że oglądam przez aplikację, to internet się nie zużywa. I pamiętam, że kiedyś tak było właśnie w T-Mobile, że faktycznie jak się używało Facebooka, to się miało 200 MB internetu, bo 5 lat temu miało się 200 MB internetu, ale Facebooka może było dać do woli, ponieważ się internet nie zużywał, bo taki mieli kontrakt. A teraz też działa Facebooka, to rozumiem. Mi działa. Ale mi działa wolniej. W każdym razie. No i wiecie, no i my generalnie po zapewnieniach pani, no to podpisaliśmy taką umowę, tak? Oczywiście w tym wszystkim jest nasza bardzo duża wina, ponieważ nie przeczytaliśmy tej umowy przy tej pani. Ale to jest tak, że w momencie, kiedy ktoś ci oferuje umowę i ta pani ci 5 razy gwarantuje, że tak, gwarantuje, że w umowie jest tak, jak ja mówię, że macie 20 GB internetu, ale internet tak jest nielimitowany i tak wam nie zwolni ten internet. Podstawiliśmy abonament na 3 numery, ponieważ 2 numery, 1 numer przedłużaliśmy, to jest numer mojej mamy. I w momencie, kiedy ktoś ci tyle razy gwarantuje, to nie czytaj tej umowy, tym bardziej, że umowa ma 6 albo 8 stron, drobnym drukiem napisana, za tobą jest kolejka na kolejne 10 osób, są dwie kasy i to wszystko idzie strasznie wolno, więc nie czytasz umowy. Ktoś ci gwarantuje, że jest tak, jak on mówi, to ty mu wierzysz, że jest tak, jak on mówi i podpisujesz umowę. Więc podpisaliśmy umowę, wszystko było super, zadowoleni bardzo. Tak, my to wróciliśmy do domu, bardzo zadowoleni z naszej umowy. Powiedzieliśmy o tym wszystkim, każdemu rodzicom, znajomym, że mamy przesuper umowy w T-Mobile, że mamy nieograniczony internet za bardzo fajną kasę. No po prostu nic, tylko korzystać i polecać to dalej. I polecaliśmy to dalej znajomym. Natomiast tam jest okres liczeniowy bodajże 20 czy 25. I jakoś pod końcem dostałem informację, że skończył mi się pakiet internetowy, ale to była jakaś taka sama końcóweczka, my z tego nie zauważyliśmy. Zaczął się nowy okres liczeniowy, internet nam działał bardzo dobrze, ale kilka dni temu nastąpiła zmiana. I tak naprawdę od okresu rozliczeniowego minęło 10 dni, tak? My 15. 15 dni, my zużyliśmy właściwie oboje cały pakiet danych, tak? Poszliśmy do salonu, do tego samego co wcześniej, przy czym była inna pani konsultantka. Przedstawiamy jej sytuację, czy mogłaby sprawdzić tam w swoim systemie, ile mamy internetu, tak? I jeszcze ile zużyliśmy, ile mamy dostępnego, w ogóle żeby nam to jakoś zweryfikowała, tak? I ona mówi, że my mieliśmy 10 giga, że nie ma w ogóle takiej oferty jak 20 giga internetu, że mamy dostępne 10 giga i to nie jest wcale tak, że ten internet potem nie zwalnia, tak? Mimo, że tamta pani nam gwarantowała, że jest całkowicie inaczej. Oczywiście złożyliśmy pisemną skargę na tą panią, tak, żeby wyjaśnić całą sytuację. Na konkretną panią osobowo złożyliśmy skargę. Tak, na konkretną osobę, że ona nas wprowadziła w błąd i tak dalej, i tak dalej. Przy czym obecna pani konsultantka, do której poszliśmy za drugim razem, powiedziała nam, że ona ma taką możliwość teraz, że tak w ramach takiej trochę rekompensaty załączy nam obojgu pakiet po 20 giga internetu, że jest taka możliwość i że do 24 godzin ten pakiet się załączy. Dostaniemy SMS-a z informacją, że załączenie na pakiet internetowy. Dokładnie tak. Minęły 2 dni, Marcin się mnie pyta, ej Ola, czy działa ci internet szybciej, bo chyba mi się nic nie włączyło. Ja mówię, że nie, że mi też nie działa. No to dobra, to dzwonię do biura obsługi abonenta, tak?
i państwo... Tak, państwo w biurze obsługi abonenta powiedzieli, że taka oferta 20 giga internetu była dostępna w kwietniu i że nawet nie było możliwości, żeby pani w salonie mi załączyła taką ofertę i że na pewno musiało jej to wybić od razu jakoś, że jest błąd, tak? I potem Ola rozmawiała z tą panią dość długo i okazało się, że taka umowa, jaką my niby podpisaliśmy z T-Mobile, nie istnieje, bo nie ma czegoś takiego jak pakiet 20 giga internetu. Wtedy, w momencie, kiedy pisaliśmy umowę, nie było takiego możliwości podpisania takiej umowy. Kolejną rzeczą jest to, że nie ma opcji, że internet nie zwalnia, że mamy 10 GB internetu i to, że oni mają fajne nadajniki, nic nie robi, po prostu internet się zużywa. To, że używamy internetu głównie na Facebooku, YouTubie, Instagramie, też nic nie robi, ponieważ to jak nie odlicza się od internetu. Czyli po prostu ta pani pierwsza wprowadziła nas bardzo duży błąd. Gdy okazało się, że pierwsza pani nas wprowadziła w błąd, okazało się, że druga pani też nas wprowadziła w błąd, ale rozmowy w salonie nie są nagrywane. Czyli my nic nie możemy nikomu udowodnić, ponieważ podpisaliśmy umowę, umowa jest taka, jaka jest, no i mamy duży problem, ponieważ tak, przyłączyli nas, Ola powiedziała, że chce się przyłączyć do działu reklamacji teraz i złożyć reklamację. Nie ma działu reklamacji, jest dział utrzymania klienta, tak? No właśnie, znaczy mieli nas przyłączyć na dział reklamacji, po jakimś czasie okazało się, że to był dział utrzymania klienta i ja już potem rozmawiałem z panem, ponieważ mocno się wkurzyłem. I mówię mu, że generalnie nakłamali nam w T-Mobile, że pani nam powiedziała totalną nieprawdę, totalne bzdury, żeby tylko podpisać umowę i co ja z tym mogę zrobić? Czy możemy zerwać umowę na podstawie tego, że jesteśmy wprowadzeni w błąd? I nie możemy zerwać umowy przez to, że jesteśmy wprowadzeni w błąd, ponieważ nie mamy tego nagranego. Nie mamy żadnego dowodu na to, że ktoś nas wprowadził w błąd. Możemy zerwać umowę, ale zapłacimy karę 4000 zł. Ponieważ musimy zapłacić wszystkie abonamenty za 3 numer telefonu i jest to dość drogie. Wiecie, co chodzi? Tak naprawdę... Kurczę, z jednej strony faktycznie popełniliśmy duży błąd, bo nie przeczytaliśmy całej umowy od A do Z, tak? Ale błagam was, kto z was z ręką na sercu czyta całą umowę zawsze, wszędzie i wszystko dokładnie, bo nie wierzę, że 90% z was nawet nie spojrzy na tą umowę, tak? Znaczy my tak, we wrześniu podpisaliśmy 4 duże umowy, ponieważ na mieszkanie, no podpisaliśmy 4 duże umowy i 3 z tych umów przeczytałem, tej jednej w tym mobile nie przeczytałem, ponieważ w momencie, kiedy siedzisz na tym krześle i czujesz, że siedzi za tobą 10 osób w kolejce i nie masz czasu... I pani ci gwarantuje, że jest tak, jak ona mówi. I to jest... I tutaj wychodzi cała ta sytuacja. Ta pani... Byliśmy tam przez 15 minut, cały czas, z wielkim uśmiechem na ustach, gwarantowała nam, mówiła o tym, jaki ona ma telefon, mówiła o sobie, uśmiecha się tej Emilki, głaskała Emilkę. To jest po prostu zwykłe, czyste. Dopiszcie sobie, jakie tu jest słowo. Po czym idziemy do drugiej pani i druga pani robi nam identycznie to samo. Mówi, a tamta pani prowadziła was w błąd, coś tam, napiszcie skargę. Po czym też nas wprowadziła w błąd i też nam cisnął ofertę, która nie istnieje. Po czym dzwonimy do T-Mobile i się okazuje, że to wszystko to jest jedna wielka bujda, jedna wielka ściema. No i jak tu komuś zaufać, jak tu pisać umowę? Tu chodzi o to, że oferta T-Mobile sama w sobie jest bardzo dobra. My, gdyby nie było tego nielimitowego internetu, tylko powiedzieli nam, że jest 10 giga internetu, to i tak byśmy tę umowę podpisali, ponieważ umowa w T-Mobile sama w sobie jest bardzo dobra, jest w dobrej cenie w stosunku, porównując z ofertami innych sieci, ponieważ byliśmy w wszystkich sieciach, sprawdziliśmy, jakie są oferty i ta z T-Mobile była faktycznie najlepsza. I gdy nam nie nakłamali, nie powiedziała nam pani, że dostajemy nieograniczony internet, że możemy robić wszystko i płacimy bardzo mało, to byśmy podpisali umowę, poszli sobie do jakiejś sieci, która daje internet i sobie kupili abonament na internet. To internet domowy, ale przez co nam nakłamali, po prostu byliśmy super zadowoleni z umowy, powiedzieliśmy wszystkim znajomym, że mamy świetną ofertę, po czym okazało się, że to jest wielka ściema. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że 90% ludzi przy takiej sytuacji nawet nie składa reklamacji. Po prostu dowiaduje się, jest źle, aha, no mam problem, mogłem czytać umowę i nie składa reklamacji. Jak byliśmy w T-Mobile składać skargę na tamtą jedną panią, przyszli inni klienci, którzy też składali na nią skargę, ponieważ cisnął internet domowy, który wszedł miesiąc później, wcisnął internet domowy, który też miał być coś tam za darmo, a okazało się, że muszą płacić chyba 150 zł, no ale też nie mogą złożyć skargi, bo tamta pani znali 4 do końca października. No i jaki jest w ogóle sens tego filmu? Czemu to nagrywamy? Czy to, ponieważ w momencie, kiedy wczoraj była ta cała sytuacja, gdzie dzwoniliśmy T-Mobile, było nas takie wkurzenie, że chcemy nagrać film, żeby się po prostu, nie wiem, podreagować i zrzucić to wszystko, ale przez noc tak trochę ochłonąłem i doszedłem do wniosku, że tutaj w sumie chodzi o to, żeby oszczędzić innych ludzi, ponieważ T-Mobile, nie wiem, czy tak ma cały T-Mobile, czy ich tak uczą na szkoleniach, ale dwie panie w jednym salonie zrobiły dokładnie to samo, czyli wcisnęły na wielką bójdę ze świadomością, że one nabiją sobie sprzedaż, mają fajne wyniki, po czym 90% ludzi i tak nie złoży skargi i tak nic nie powie, ponieważ jeżeli przyjdzie pani, która ma 70 lat pisać abonament, to co ona może zrobić? Powie, że dobra, trudno i stało się. Wiecie, o co chodzi? Tu chodzi też o takie, żeby
Kurczę, ja jestem osobą, która z reguły ufa ludziom, tak? I jak ktoś mi gwarantuje 5 razy, że tak jest, to mówię, że no jejku, może jestem naiwna, nie wiem, ale po prostu mówię, że... I to jest takie wkurzające, że tak naprawdę zawodzisz się na ludziach. Że jest? Takie zwykłe, codzienne sytuacje, to jest codzienna sytuacja, podpisujesz umowę na telefon, tak? I w takiej zwykłej, codziennej sytuacji tak bardzo zawodzisz się na ludziach i na sam fakt, że ktoś okłamuje cię prosto w twarz. To jest, wiecie, po prostu cios poniżej pasa dla mnie, to naprawdę. Jest coś takiego, że tamta pani w salonie przez całą ścieką, czas, kiedy byliśmy w salonie, była mega uśmiechnięta, mega szczera. Plus z jej oczu biła szczerość. Po prostu jej nie miałeś podstaw, żeby jej nie wierzyć, ponieważ ona miała tak szczery uśmiech, tak szczerze ci mówiła, o tym wszystkim zachwalała. Mówiła bez was swój telefon, jakie to, tamto, siamto, mówiła o swoim mężu, o domu. Nawet ci przez myśl nie przyjdzie, że ona cię okłamuje. Ona cię okłamuje, wżywa oczy i sądzę, że robi tak wielu ludziom, ponieważ no, my byliśmy świadkiem, że już przyszedł ktoś inny złożyć na nią skargę. I potem się okazuje, że ty tak naprawdę nic z tym nie możesz zrobić. No bo to jest wielka korporacja, która cię po prostu naciągnęła na balona i musimy teraz płacić przez 2 lata za abonament, który... Jest korzystny, dobra, jest korzystny, ale... Jest korzystny, ale jest taki straszny niesmak, że tak. Po prostu ktoś cię zrobił w pewne słowo i... No niefajnie, strasznie niefajnie. No to nic, my wyrzuciliśmy z siebie to, co mieliśmy wyrzucić. Chcemy was ostrzec, żebyście... Nie brali z nas przykładu, tylko faktycznie, kurczę, nawet umowa ma 15-20 stron, wszystko dokładnie czytajcie, żeby na tym się po prostu nie przejechać. Mamy nadzieję, że następny nasz film będzie bardziej pozytywny i zostańcie z nami. Dobra, już kończąc całkowicie wątek T-Mobile, jesteśmy w Polsce ponad miesiąc i w tym czasie zrobiliśmy tylko jeden film i powiem wam szczerze, że chyba z 5 razy nagrałem intro do drugiego filmu, gdzie nagraliśmy treści, powiedzieliśmy wszystko, ale jakoś nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, żeby to wszystko dopiąć. Postaramy się, żeby kolejne filmy pojawiły się częściej. I co, jeżeli film się podoba, uważasz, że jest to wartościowe, to co teraz usłyszałeś, udostępnij dalej, żeby przestrzec innych ludzi, żeby wiedzieli, że można się strasznie naciąć. I co? I tyle. Czekaj na następny film, pamiętajcie o pozytywnym nastawieniu do świata, ufajcie ludziom, bo tylko niektórzy są zwykłymi, a reszta jest naprawdę w porządku. Tak. Elo. Co, nagraliśmy w pół godziny? No, możesz tylko zacząć teraz montować. W ostatnim czasie kilka osób z naszej redakcji otrzymało dziwne połączenia telefoniczne z numerów nieznanego pochodzenia. Jak się okazało, również wiele innych osób spośród grona członków naszych rodzin i znajomych zetknęło się z tego typu sytuacją. Połączenia te charakteryzują się krótkim sygnałem. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co kryje się za tajemniczymi numerami, które łączą podobne numery kierunkowe. Po wprowadzeniu numerów w wyszukiwarkę internetową okazało się, iż wszystkie one pochodzą z krajów afrykańskich, takich jak na przykład Demokratyczna Republika Konga. Odkryliśmy również, iż tego typu połączenia stanowią oszustwo stosowane na szerszą skalę. Postanowiliśmy więc zapytać o tego typu sytuację Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ten proceder powtarza się od czasu do czasu i obserwujemy go na przestrzeni ostatnich takich 3-4 lat. Oszuści najczęściej kierują połączenia na numery komórkowe, takich losowo wybranych użytkowników. Oczekują oczywiście, że ktoś odzwoni na ten wyświetlony numer nieodebrany na naszym smartfonie. No i nieświadomi postępu użytkownicy niestety, ale często odzwaniają na ten numer. Są potem obciążani przez operatorów kosztami, jak to połączenia międzynarodowe. Najczęściej na numer użytkownika dzwoni zagraniczny numer często z takich egzotycznych krajów, na przykład Republiki Konga czy z Wybrzeża Kości Słoniowej. I najczęściej są to kraje, w których międzynarodowe numery kierunkowe pozostawione na wyświetlaczu naszego smartfona są podobne, mogą sugerować, że są to połączenia nasze krajowe, jak na przykład 22 strefowe Warszawy czy 24 Płocka. Ten proceder niestety jest nie do wykrycia, dlatego że tak jak w przypadku wszystkich oszustw, to nie jest prawidłowo kierowany ruch. Ruch może być celowo kierowany przez różnych operatorów i praktycznie nie ma możliwości jego wyśledzenia. Jak należy postępować w przypadkach, gdy na naszym telefonie wyświetli się nieodebrane połączenie z nieznanego numeru telefonu? Przede wszystkim należy zachować daleko idącą ostrożność. Trzeba pamiętać, że koszty są generowane, gdy to użytkownik wykona to połączenie, więc na pewno nie odzwaniać na nieznany nam numer. Jeżeli wejdziemy w ten numer tak głębiej, nie tylko zasugerujemy się pierwszym numerem, to zobaczymy, że to jest numer o długich cyfrach, nie tylko takich króciutkich, 6-7 cyfrowych polskich. I na tej podstawie możemy domniemywać, że to są
osobom, które nieświadome konsekwencji oddzwonią na tego typu numer, przysługują jakieś prawa, dzięki którym jest możliwe anulowanie kosztów tego typu połączeń? No jeśli abonent wykona takie połączenie międzynarodowe, to dostawca usług oczywiście rozliczy go zgodnie z obowiązującym abonenta cennikiem. Każdemu jednak użytkownikowi przysługuje, który ma wątpliwości co do sposobu rozliczenia jego płatności, ma prawo do złożenia reklamacji u operatora. Jeżeli taka reklamacja zostanie negatywnie rozpatrzona, po wyczerpaniu takiej drogi postępowania reklamacyjnego może złożyć, skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dodatkowo mogę tutaj dodać, że na podstawie prawa telekomunikacyjnego, to jest artykuł 69, jeśli abonent wykaże operatorowi, że jest nękany często takimi telefonami, ma prawo skorzystać z możliwości zmiany numeru telefonu. Przede wszystkim należy więc zachować ostrożność i nie oddzwaniać pochopnie na nieznane numery. Zawsze warto się upewnić, skąd pochodzi numer. Dzięki internetowi można łatwo ustalić informacje o kraju pochodzenia danego numeru, tym bardziej iż kilka minut spędzonych na poszukiwaniu informacji w sieci jest na pewno mniejszym obciążeniem niż wysoki rachunek telefoniczny spowodowany naszą nieroztropnością. CW24, Krystian Chconowski.